Co? Już zaczął? Słyszysz co? Przyłbi do góry. Głośniej! Przyłbice podnieś do góry. Nic nie słychać. Słyszysz głośniej. Nie rozumiem ani słowa w ogóle. Chivalry 2. Wierzcie lub nie, ale naprawdę nie planowałem wprowadzać tej produkcji na kanał. Po średnio udanej przygodzie z For Honor, średnio w dużym cudzysłowie, i no zupełnie jakby szczerze, średnio udanej przygodzie z Mordhau, stwierdziłem po prostu, że gry tego typu, że takie tego rodzaju hack and slashe to produkcje po prostu nie dla mnie. No problem w tym, że zobaczyłem, jak w Chivalry 2 gra Dail i to wszystko jego wina, co tu dużo mówić. Na strumyku pooglądałem troszeczkę i znowu zaczęło mnie kusić. I nie mogłem się powstrzymać. Stwierdziłem, że pal diabli, ostatni raz, do 3 razy sztuka, spróbujemy jeszcze raz, spróbujemy po raz kolejny i zobaczymy, czy tym razem doświadczymy podobnego, czy ja doświadczę podobnego, no nie powiem dysonansu poznawczego, po prostu negatywnie odbiorę kolejny tytuł tego rodzaju, czy może będzie zupełnie inaczej. I powiem wam zupełnie wprost, było zupełnie inaczej. Świetnie, bardzo intuicyjna mechanika prowadzenia walki, całkiem sporo kustomizacji, klasy postaci, różnego rodzaju scenariusze, no dosłownie bajka. Do pewnego momentu, aż nie zaczęły się nowe przygody. Co jest? No tłuką mnie, ja nic nie widzę, czarny ekran, nie wiem, co to jest. Już chyba nas dzisiaj nie załaduje z tej rozgrywki. Kurde, no ja nie mam hitmarków. Dobra ludziska, ale biorąc sprawę zupełnie na poważnie, rzeczywiście troszeczkę zderzyłem się z tą dużą ilością bugów, bo wiecie, no słynny był ostatni Cyberpunk ze względu właśnie na horrendalną ilość wręcz bugów. No rzecz w tym, że w tego Cyberpunka mimo wszystko dało się grać, było momentami ciężko. Ja osobiście jakoś mocno się nie odbiłem od tych bugów, chociaż były one rzeczywiście widoczne. No to tutaj jest momentami nieprzyjemnie, bo po prostu albo nas nie załaduje do gry, albo załaduje nas, zagramy do jakiegoś istniejącego scenariusza, dogramy go do końca i nie chce nas załadować do kolejnego. Był jeszcze taki bug na przykład, że odradzanie trwało bardzo długo i nie wiem, czy to był jakaś modyfikacja do scenariusza, czy to był kolejny bug. I to dużo ludzi pisało na czacie, że nie tylko ja to miałem, więc dużo ludzi pisało właśnie na czacie, że coś tam się zbugowało z tym odradzaniem i też przez jakiś czas nie było hitmarkerów i tak dalej, więc tych bugów jest całkiem sporo. One się pojawiają tak zupełnie przypadkowo. Nieraz związane są z niektórymi mapami, miałem też taki bug bardzo często, że miałem wysoki ping po prostu. No mimo, że jakby sprawdzałem u siebie na PC-cie, wszystko było w porządeczku, 40 pingu, a tymczasem w rozgrywce miałem 140, więc i to, wiecie, wyszedłem z serwera, zalogowałem się, zacząłem grę ponownie, wyszukałem kolejną rozgrywkę i wszystko było w porządku. Więc ewidentnie jest tu coś na rzeczy, tych bugów jest niestety naprawdę sporo. Rzecz w tym, że to w dalszym ciągu naprawdę świetna produkcja. Tak mi się przynajmniej wydaje, no wiecie, ja się odbiłem od For Honor głównie ze względu, no For Honor wiele rzeczy mi się nie podobało, nie będziemy tego w sumie tematu rozwijać, zostawmy. Odbiłem się troszeczkę od Mordhau, mimo że uważam, że Mordhau moim zdaniem było lepsze od For Honor, z mojego punktu widzenia grało mi się ciekawiej, ale mimo wszystko ta mechanika walki nie do końca mi pasowała. To było takie mało intuicyjne, takie mocno tryharderskie, trzeba było sporo przysiąść, żeby tam cokolwiek zacząć ogarniać, a tutaj w Chivalry jest po prostu idealnie. Mechanika sterowania jest zarazem prosta i skomplikowana. Łatwo ją opanować, ale no dosyć ciężko wymasterować. Co nie zmienia faktu, że ta prostota, ten klucz leży w prostocie moim zdaniem, jeżeli chodzi właśnie o hack and slash tego typu. Przekombinowanie, jakie wyszło w For Honor z tymi różnymi kombosami, przekombinowanie w Mordhau związane z przede wszystkim z blokowaniem. Blokowanie jest jakby z prawej i z lewej strony. Z tego co pamiętam trzeba było timingowo to zgrać. Tutaj nie, tutaj mamy po prostu blok przed siebie i tyle.
I mimo wszystko to nie jest takie straszliwie banalne. Moim zdaniem no, Chivalry 2 zdecydowanie tutaj z tymi dwoma wspomnianymi produkcjami wygrywa. Jeżeli mielibyście się zastanawiać, którą właśnie z nich wybrać, no to moim zdaniem właśnie tę, którą widzicie na ekranie. No i tyle mam do powiedzenia jakby w tej kwestii. Przejdziemy sobie od razu do rozgrywki, pogramy sobie po prostu na żywo jakąś kolejną rozgrywkę. No i możecie się spodziewać tej produkcji na kanale więcej. Już montuję taki mały poradnik dla bardzo początkujących, tak samo jak w Hunt Showdown zrobiłem właśnie poradnik dla bardzo początkujących, montuję poradnik dla bardzo początkujących w Chivalry i jeszcze jakieś takie poradnik z kombosami i takie tam rzeczy, też dla takich w miarę początkujących, bo ja, no mimo wszystko, ja wiecie, ja nie jestem aż tak ostrym tryhardem, no ale coś tam już ogarniam, przy FFA bardzo często jestem na drugim, trzecim miejscu, więc no myślę, że coś takiego można spokojnie nagrać, a teraz robimy cięcie i się spotykamy podczas rozgrywki, zagramy sobie mieszane tryby dla 64 graczy, bo widzicie, tak to wygląda. Mamy tryby dla 64 graczy, tryby dla 40 graczy i każdy na każdego. Scenariusze są różne, one się przeplatają w każdym, tylko w każdym na każdego, jakby większość scenariuszy nie funkcjonuje, tam się po prostu napierdzielamy, a scenariusze są różne w przypadku obu tych trybów, znaczy w sensie w obu tych trybach są te same scenariusze, ale generalnie są różne, nie jest zawsze to samo i ta ilość scenariuszy też mi się bardzo podoba, choć generalnie nie jest ich jakoś strasznie dużo, no moim zdaniem spokojnie mogliby zrobić tego troszeczkę więcej, jeżeli chodzi o ilość uzbrojenia, odblokowywania rzeczy i tak dalej, też mam nadzieję, że tutaj no jakby stopniowo ta baza rzeczy, które jest w grze, będzie się poszerzała, no bo tak bazowo jest tego troszeczkę mało. Dobra, odpalamy i zaraz wam zresztą dokończę ten wątek. Okej. Widzę, że graczy jest nie za dużo tutaj w tej rozgrywce. Mamy dwie jakby możliwości obserwowania naszej postaci. Możemy patrzeć z oczu i możemy patrzeć zza pleców. Generalnie o tym też będzie troszeczkę więcej. Wydaje mi się, że patrzenie zza pleców jest lepsze, jeżeli chodzi o walkę, bo mamy większe poczucie dystansu, mamy większe pole obserwacji i tak dalej, lepsze poczucie dystansu w tym sensie. Ale ja osobiście chyba wolę grać jednak patrząc z oczu. Chyba wolę ostatecznie patrzeć z oczu. Oj, sorki, trafiłem swojego, ale to nic. Aj, za dużo ich troszeczkę. Ja sobie sam z nimi tutaj nie poradzę. Nie ma opcji. Troszeczkę jest ich za dużo. I tak, okej, dobrze, fajnie, że nam się tutaj trafiło. Mamy tak jakby cztery klasy postaci: łucznika, berserkera, piechura i rycerza. Przy czym każda klasa ma jakby jakieś podklasy. I te klasy, te podklasy różnią się umiejętnościami, które posiadają, różnią się bronią, jaką mogą wykorzystywać. Na przykład weźmy sobie rycerza. Pierwszy ma najpierw na jedynce długą broń, drugorzędną ma krótką broń i jeszcze ma przedmioty, noże do rzucania. A tymczasem jak weźmiemy sobie stróża, no to on ma już tak, pierwszą ma krótką broń, drugą taką jeszcze krótszą, że tak powiem, no i ma tarczę, więc no tutaj jest różnica duża, no bo korzystamy z dużej tarczy. Z kolei na piechurze też mamy gościa z tarczą, rzecz w tym, że on ma tą tarczę mniejszą. No i piechur rzuca jakby apteczki z bandażami, a tymczasem rycerz może albo używać rogu, albo sztandar. Nie wiem, co to robi nawet. Nigdy tej klasy, tej podklasy nie używałem, szczerze mówiąc. No i jak widzicie, zobaczycie, ja mam rycerza na poziomie 18. Ja tutaj mam już wszyściuteńko odblokowane. Mam berserkera na poziomie 9 i jeszcze tutaj wszystko odblokowane nie jest. Piechura mam na poziomie 8 i tutaj tym bardziej wszystkiego nie odblokowałem, a łucznika jeszcze w ogóle nie zdążyłem dotknąć. Więc powiem szczerze, idzie to bardzo szybko, jeżeli chodzi o odblokowywanie. Jeżeli będziecie grali sporo, to w tydzień sobie odblokujecie wszystko bez problemu. No i tutaj jest jakby kwestia tego, że no, co dalej, nie? Co dalej? Jak sobie wszystko odblokujemy, ponapierdzielamy się trochę, no to później już może się produkcja znudzić. Nie wiem, ja jeszcze do tego etapu nie doszedłem, więc trudno mi jakby powiedzieć. Zagramy sobie, wiecie co, weźmiemy sobie berserkera. Ale weźmiemy sobie tego podstawowego z toporem katowskim. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bronie są bardzo różne. Topór katowski, jak widzicie, ma... On się charakteryzuje tym, że ma duży zasięg przede wszystkim. Okej, tam mam jakichś niebieskich kolegów. Spróbujmy się do nich dobrać. Okej, tylko może tak nie tak na pałę totalnie. Okej, trafiłem swojego, ale friendly fire, wiecie, to jest jak w arenie. Tutaj friendly fire to jest nie tyle normalna rzecz, co nawet... O, fuck.
Nie sądziłem, że on do mnie podejdzie. Pod piątką możemy się leczyć, każdy ma bandaż. Rzecz w tym, że bandaż jest tylko jeden. Jeżeli zużyjemy ten bandaż, no to już drugiego mieć nie będziemy. Oczywiście każdy scenariusz jest podzielony na etapy, więc sobie tutaj te etapy wykonujemy po prostu. Kurde, no. Typ zginął. Ja znowu jestem między 10 przeciwnikami. No i bez szans. Bez szans niestety. Tak to wygląda. Globalna ranga zwiększona. Też nabijamy ogólną tą rangę poza tymi rangami na poszczególnych postaciach. No i za ogólne rangi nie pamiętam, czy tam się coś w ogóle odblokowywało. Są też skiny do tych poszczególnych broni. O właśnie, to kasę na pewno dostajemy. Jest kasa tak jakby wewnętrzna. Co mamy zrobić? Zatrzymać rampy obrężnicze. Okej. Okay. Kurde, no i dlaczego ja tu jestem sam znowu? Gość się skitrał, ja wyszedłem. Trzeba zatrzymać rampy. No ale tak to jest, kurczę. Wiecie, co by nie grać, randomy to są zawsze takie ułomne, nie? O, fuck. No i padłem. Podpaliłem się jeszcze od czegoś, nie wiem od czego. Cóż. Ostatnio gram sporo FFA, no ale wiecie, tutaj w tych drużynówkach to rzeczywiście jesteście mocno uzależnieni od drużyny, no ale to jest standard, tutaj nie ma jakby wielkiej filozofii. Taki pod C się oczywiście krzyczy, krzyczenie jest tutaj najważniejsze, pod X mamy różne emotki. Dobra, jest nas więcej, kurde, tylko że to są boty wszystko, więc... Dobra. O! No i tyle było. Boty mnie zablokowały, nie mogłem się wycofać. Za bardzo idę na pierwszą linię, ale ja mam tak zawsze, no niestety. Botów nieraz jest sporo. Jak widzicie, tutaj jest ich całkiem sporo. Tych graczy w tej chwili widzę, że nie ma dużo. Nie wiem, jak wygląda ogólnie jakby ilość graczy. Jak grałem, wiecie, wieczorami w piątek w ogóle, no to jest tłum ludzi. Ale wiecie, no ja nagrywam zazwyczaj w takich dziwnych godzinach, więc mamy ten granat. O, więc rzućmy tam i spalony typ, świetnie. No i co? I ja tu muszę spierdzielać w tej chwili tak naprawdę, bo nie ma jakby... Okej, no jest parę osób. Dobra, zabity. Okej, mamy to. Tak, bronią można rzucać, on tu rzucił mieczem. No i ostatecznie padł. Dobra, okej. Ma też długą broń. Znowu bez szans. Czy walka w tłumie... Da się wygrać z kilkoma przeciwnikami naraz, to będziecie widzieć jakby w kolejnych odcinkach. No problem polega na tym, że wiele zależy od okoliczności, nie? Jaką mają broń i tak dalej. O, kurde, ale bym zleciał. Mamy 9 minut, to ciężko będzie ten scenariusz wygrać. Musimy te rampy utrzymać przez 9 minut, no co będzie średnio wykonalne, zresztą jak widzicie... Ten gość się tłucze z trzema, nawet nie podchodzę, tam jest ich z 8 kolejnych, więc no, ten widzę, że też popełnił samobójstwo. Okej, okay, trafiłem. Słyszałem kogoś za plecami. No to może nasi. Dobra. Spróbujmy te rampy zatrzymać. O! O fuck, kurde, zacząłem brać zamach, chciałem rzucić toporkiem w tego... O, friendly fire. Trudno, bywa. Dawaj. Teraz cię podniosę. No, spadajcie. No i znowu. Po mnie.
O, zabiłem jeszcze kogoś przy okazji, albo powaliłem przynajmniej. No, ostatni nie jestem, mam 6-6, więc nie najgorzej. Ale też szału nie ma. Szału nie ma. Pchają te... Myślę, że nie, jakby nie wybronimy, nie zablokujemy im dostępu. Ale kupimy sobie przynajmniej czas na kolejny etap, nie? Idziesz? A, tędy się nie da wejść. Dobra, no nieważne. Tędy się da wejść. No idź! Idiota, no. A ja pierdzielę. Z randomami weź tu graj, nie? Dobra, spróbujmy. To bot. To bot. Kurde, się męczę z botem. Dobra. No, już teraz. No i po mnie. I tak by mnie tu dojechali, więc nie najgorzej, że teraz zginąłem. Znaczy w sensie i tak mam dezercję, bo jeżeli wiecie, jeden etap się zakończy, to musicie przebiec tak jakby tutaj do kolejnego etapu. Jeżeli zostaniecie z tyłu, no to teraz musimy bronić tego dziedzińca. Mamy 7 minut, żeby go wybronić. Jeżeli chodzi o zbalansowanie tych scenariuszy... Okej, to się otwiera, dobra. No to bywa różnie. Niektóre są naprawdę tak dziwnie troszeczkę zbalansowane. Wydają się... Dobra. Z toporem katowskim opłaca się trzymać po prostu dystans. I w ten sposób się bić. O. Uleczmy się. Na razie nie jest źle. Na razie trzymamy to w miarę. Okej, okay, swoich nie będę już tłukł po plerach. O, dobra, nieważne. I tak ktoś tam dostał. Dobra, to był tylko bot. Tutaj się dużo dzieje. Mamy lekkie i silne ataki. O, kurde. O, już. Już po mnie. Kopniaki, jak trzymamy blok, to kopniaki nam ten blok rozbijają. One działają tak różnie, czasami się przydają, czasami nie. No jak było dwóch na jednego, to najlepsze co mu zrobić, to właśnie mnie tutaj skopać. No, już pół paska widzę nam zeszło, jeżeli chodzi o obronę dziedzińca, więc może być ciężko to zrobić. Ale może się uda. Jak ich wypchniemy trochę, to z tego co mi się wydaje, ten... Okej, kogoś zdjąłem, ale jestem w fatalnym położeniu w tej chwili. Dobra, tamci powaleni, w porządku. No i dziedzinie spadnie, tak czy inaczej. Czegoś padnie, czy nie? No, jestem już otoczony, więc... Tyle było. No jeden u nas ma w ogóle 50 fragów i 18 zgonów tylko. Ale bardzo możliwe, że on siedział na jakiejś baliście. I musimy teraz bronić dziedzica. I co ciekawe, ten dziedzic to nie jest bot, tylko to jest jeden z graczy po prostu. Tak. Nie ma tu aż takich jaj jak w Mordhau, że wiecie, biegają jakieś... Kurde, no to jest koniec, no nie mamy szans tego wybronić. Już mam plecy. Już
tłuką nam Duke'a w tej chwili. No przykro mi niestety, taki niezbyt udany ten scenariusz. Bo tu, znaczy było nas zdecydowanie mniej w drużynie. Ten jakby mechanizm balansujący widzę, że tu kompletnie nie zadziałał, chyba że oni już wyszli po porażce. No nie wiem, trudno powiedzieć, ale no fatalny ten scenariusz, był zero oporu, naprawdę. Ten pierwszy gość rzeczywiście, ale fragów w sumie mieliśmy sporo, ci pierwsi goście całkiem nieźle bili. Więcej niż przeciwnicy, teoretycznie, ale u nich widać drużyna, kurczę, funkcjonowała lepiej. No ja cały czas się biłem, kurczę, z kilkoma przeciwnikami naraz, a myśmy chyba nigdy nie mieli przewagi liczebnej. Mniejsza z tym, zaraz spotkamy się w kolejnym scenariuszu. The Fighting Pit. Agathians, do not fear dying in this arena. Do not fear death. Do not fear, for you are already dead. We died with our forebearers in the Great War. But you cannot kill Agatha. You cannot kill us. We are Agatha reincarnate. Agatha forever! Forward! Tak jest, tak jest. Tutaj walczymy na takiej stosunkowo niewielkiej arenie walk i powiem szczerze, mapka jest bardzo fajna. Średnio się nadaje pod FFA. O! Już słyszę, że mi ktoś na plecy wbija. No i patrzcie na to w ogóle. No, zero oporu, no nikt tu się w ogóle... Sam zostałem chyba, nie wiem, naprawdę. Weź graj z taką drużyną. Masakra. Dobra, wziąłem inną klasę. Znaczy też, znaczy ta sama klasa, tylko inna podklasa w tym sensie. No nie, nie idzie to. No i patrzcie na to, no i już jesteśmy wyrżnięci w pień, mimo że dopiero co się zrespiliśmy, prosto na typa, generalnie. Dobra. Zatłuczecie go? Zatłuką go może. Jak jest za dużo ludzi wokół, to też średnio. Okej, okay, tutaj jakiś opór stawiamy. Kurde, nie wyskoczył mi. What the fuck? Okej, okay, no to ładnie. No fatalnie to wygląda, fatalnie, ale to takie standard. Niedługo też będziecie mieli kolejną produkcję, której... no... Nie będę zdradzał tytułu na razie, ale która już się wcześniej pojawiła. I tam jest dokładnie tak samo. Póki nie nagrywam, puty idzie bardzo dobrze. Oj, nie trafiłem. Na szczęście mamy drugą broń. My mamy klasę, która ma dwie długie bronie. Dobra. 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 No tak, zabijanie w plecy, to wiecie, to jest dobre rozwiązanie. Było dobre w Mordhau, jest dobre tutaj. Dobra. No, chociaż w sumie wyrównana całkiem walka. Dobra. No nie mówcie mi, że mi cholerny telefon akurat dzwoni, jak nagrywam. No ja pierdzielę. To są boty, więc one się dają układać. Dobra. O! Kurde. No i się zaczyna cyrk. Okej, no dobra pasta. Teraz kilka fajnych trafień weszło tym duńskim toporem. Mam drugie miejsce. Ogólnie ta klasa... O.
pograne. Dobra, no będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Pod koniec udało się na szczęście zrobić kilka fajnych kombosów, pozabijać paru przeciwników. No i to, i tyle znaczy się. No jakby moja ulubiona klasa to zdecydowanie rycerz, póki co no mam na niej najwyższy poziom, ale innymi klasami też piechurem ostatnio zacząłem grać, też się gra tym całkiem fajnie. Łucznikiem też pogramy, ale kiedyś. No i co, zostawiajcie komentarze, czy chcecie więcej tej produkcji, co tu więcej dodać. Nie wiem, chyba nic mi już do głowy nie przychodzi za bardzo, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, czołem.